Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem w sieci jest Pani Dominika Luboń. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Sekretarz Zarządu Oddziału w Częstochowie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Taka długa nazwa. Pani sekretarz, pytam Panią o budżet obywatelski. Zadowolona Pani? Znowu ludzie udowodnili, częstochowianie przede wszystkim udowodnili, że nie jest im obcy los zwierząt. No, zwierzaki za siebie nie mogą zagłosować, więc ludzie wzięli los ich w swoje ręce. Tak, dokładnie. No na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni wszyscy, którzy pracujemy w schronisku i tutaj udzielamy się. Generalnie jest to bardzo ważne wsparcie dla nas, ponieważ... Tam o jaką kwotę chodzi? Tutaj jeżeli chodzi o tegoroczny budżet, znaczy budżet, który wygraliśmy na 2024, czyli to najbliższe głosowanie to jest na przyszły rok. No to tutaj przede wszystkim jest dodatkowo wyposażenie gabinetu, czyli sprzęt taki diagnostyczny, weterynaryjny, czyli pomoc dla naszych lekarzy, dodatkowy sprzęt rehabilitacyjny, bo już posiadamy częściowo sprzęt właśnie do rehabilitacji zwierząt, które są często po urazach, dosyć dużo takich zwierząt do nas trafia, czy starsze zwierzęta, które mają jakieś tam ruchowe problemy. Generalnie karma specjalistyczna przede wszystkim. Czyli no, mamy zwierzaki na takich karmach jak gastrointestinal czy hypoallergenic, to przede wszystkim. Oczywiście żwirek bentonitowy dla kotów zawsze jest potrzebny. Także jeżeli chodzi o przyszły rok, są to takie zakupy, najważniejsze, najpotrzebniejsze rzeczy, które na co dzień w schronisku po prostu przydają się w bardzo dużych ilościach. O karmy się nie boicie, bo zawsze tam możecie liczyć. Po pandemii młodzież szkolna wróciła, przedszkolaki, tak? Tak, generalnie szkoły to jest bardzo duże wsparcie zawsze. Od zawsze tak było, że wsparcie ze szkół to jest największa ta pula karmy, oprócz oczywiście jakichś tam wsparcia, jakichś tam firm większych, czy jakichś osób, które chcą rzeczywiście nas typowo wesprzeć, zasponsorować, to też jak najbardziej. Natomiast no, rzeczywiście teraz tej karmy cały czas brakuje. Cały czas musimy mimo wszystko kupować, czy właśnie wspomagać się budżetem obywatelskim, ponieważ ceny bardzo mocno poszły w górę karmy. I nie mówię, że to wsparcie ludzi jest mniejsze, bo nie jest wcale. Nawet nieraz jest większe niż wcześniej, ale cenowo to wychodzi po prostu już. Tak, dlatego ilość tej karmy, którą dostaniemy, no, jest mniejsza. Natomiast zwierzaki wcale nie przestały jeść albo nie jedzą mniej z tego tytułu, że karma jest droższa, tylko po prostu jedzą cały czas tyle samo. Dlatego rzeczywiście cały czas apelujemy o to, żeby jak ktoś może nas wspomóc, to każda ilość takiej karmy jest cenna. Jeżeli Państwo słyszycie, to proszę bardzo, Pani sekretarz bardzo chętnie przyjmuje. Osobiście chciałbym, żeby Pani straciła etat w ogóle, żeby Pani straciła pracę w schronisku. To znaczy, żeby ta adopcja była tak skuteczna, żeby nie było schronisk w ogóle dla zwierząt. Podobnie Pani myśli? Tak, generalnie najlepiej by było, żeby te zwierzęta wszystkie miały kochające domy, prawda? Żeby znalazł się ciepły dom dla każdego zwierzaka, kochający, odpowiedzialny. No ale na tą chwilę niestety tak nie jest, więc jeszcze jesteśmy potrzebni jako schronisko. A ile macie teraz zwierzaków? Nadal sporo, tak około 150 psów na tą chwilę i prawie 100 kotów. O, to kotów przybywa chyba. Bardzo dużo, tak w tym roku wydaje. Bardzo dużo kotów, tak. Niestety, pomimo programu kastracji, sterylizacji z Urzędu Miasta, kotów właścicielskich, psów zresztą też, kotów wolnożyjących, to mimo wszystko jest tych kotów bardzo dużo, więc też zawsze apelujemy o to, żeby pamiętać o kastracji, o sterylizacji swoich kotów, jak i kotów, które na przykład dokarmiamy, wolnożyjących. To jest teraz bardzo prosta sprawa, bo są duże ułatwienia, trzeba po prostu to zgłosić do Urzędu Miasta. Tam wtedy po prostu jest taka możliwość, żeby te koty na spokojnie, za darmo oczywiście i bez większego stresu wykastrować. Dzięki temu no, nie zrobi nam się za chwilę z kilku dokarmionych kotów kilkanaście czy kilkadziesiąt, tak? Rozumiem. Częstochowianie częściej przychodzą adoptować pieski czy koty? Różnie to bywa. Mamy adopcję i piesków, i kotków, na szczęście. Różne są momenty po prostu, tak? Także zachęcamy. Święta powoli, ten świąteczny czas się zbliża, coś nas chwyta za serce, a idziemy do schroniska. Może też i tak być, ale no, my staramy się weryfikować mimo wszystko te domy i sprawdzamy, czy ktoś właśnie ma takie chwilowe uniesienie. Rozmawiamy z tą osobą, czy to jest tak, że przez chwilę teraz na święta chcemy dać dom pieskowi, a później za kilka miesięcy może być różnie, albo jak będziemy chcieli wyjechać na wakacje, to może być różnie, więc dlatego to sprawdzamy. A jest taki trend, że załóżmy ubywa troszeczkę piesków przed świętami Bożego Narodzenia, a potem po Nowym Roku z powrotem wracają? Niekoniecznie, bo my tego pilnujemy, żeby zwierzęta nie były adoptowane na prezent. Pilnujemy, żeby to osoba, która chce konkretnie adoptować, przyszła, podjęła świadomą, odpowiedzialną decyzję, a nie tak, że jest to chwilowe takie właśnie uniesienie albo prezent dla dziecka, no tego po prostu nie praktykujemy, dlatego nie mamy takich spektakularnych później powrotów. Pani sekretarz, chciałbym Pani zapytać, bezdomność bardziej tu w Częstochowie dotyka kotów czy psów? I kotów i psów tak naprawdę. Nie ma jakiejś takiej natomiast przewagi. No, z kotami jest trudniej to zweryfikować, ponieważ dużo kotów jest jeszcze tak zwanych wychodzących, które chodzą, bo są wypuszczane, a nie są bezdomne. I po prostu właściciele je wypuszczają, one wracają, no czy jest to bezpieczne? Niekoniecznie, ale jednak no, dużo osób tak robi. Natomiast są też koty wolno żyjące, które żyją sobie tak na pół dziko i są traktowane zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt jako takie zwierzęta w praktyce bardziej dzikie niż udomowione, a są gdzieś pomiędzy tak naprawdę. Więc też no, ciężko stwierdzić, bo jeżeli kot sobie chodzi po ulicy, no to nie jest tak bardzo zauważony jak pies, bo jeżeli pies biega po ulicy sam, no to od razu są jakieś tam służby powiadamiane. Przede wszystkim jeżeli chodzi o Częstochowę, no to tutaj nasze schronisko, tak? Ale jeżeli chodzi o koty, no to już może być różnie. Może to być kot wolno żyjący, wypuszczany, także tu ciężko stwierdzić. Na pewno teraz w ostatnim czasie wzrasta problem właśnie przepełnienia schronisk, jeżeli chodzi o koty. To i schroniska, i fundacje. Myślę, że niekontrolowany rozród po prostu, mimo tych programów. Adopcje piesków dzisiaj, gdybym chciał zaadoptować pieska, są jakieś rasowe? Bo niektórzy chyba szukają rasowych piesków czasami. Tak, niestety nadal są mody, no, jest moda na poszczególne rasy i psy rasowe generalnie. No ja to się śmieję, że powinna być taka rasa jak adopciak, najbardziej popularna i ja tą rasę chciałabym promować przede wszystkim, ponieważ wcale nie jest gorsza i brzydsza od innych ras. No Maltańczyków raczej nie macie. Pieski w typie ras się zdarzają czasami, ale bardzo rzadko. Natomiast my nigdy nie jesteśmy w stanie potwierdzić, czy jest to pies stricte rasowy, no bo nie mamy, on nie przychodzi z rodowodem, prawda, tylko jest powiedzmy, że w typie danej rasy. To wtedy rzeczywiście, jeżeli jest piesek w typie rasy, ludzie bardzo chętnie adoptują. Mamy bardzo dużo chętnych na takiego pieska, ale zdarza się to incydentalnie, bo generalnie są odbierane przez właścicieli raczej takie pieski, jak się gdzieś tam zgubi jakiś York czy Maltańczyk, no to szybko jest odbierany. A chciałbym zapytać o stowarzyszenie Częstochowa Przyjazna Jerzykom. Jerzy w dzielnicy Stradą współpracujecie? Bo ja wiem, że oni czasami jeździli na granicę, nawet brali te zwierzęta i przywozili tutaj. Tak, z tego co wiem, to też prężnie działają. Staramy się współpracować ze wszystkimi, którzy chcą pomóc też zwierzętom i są wam pomocni? W jaki sposób? Wspólny cel. Tak, zdarza się, że tutaj współpracujemy w zakresie przede wszystkim gdzieś tam pomocy zwierzętom typu właśnie ptaki głównie, bo oni się specjalizują przede wszystkim w jeżykach. I też jaskółkowatych, no to tutaj rzeczywiście jest profesjonalna pomoc, jeżeli chodzi o te jeżyki. No i jeszcze też no, czasami pomoc w zakresie na przykład transportu i wiem, że też współpracują w zakresie właśnie kastracji kotów wolnożyjących, to już z Urzędem Miasta bardziej niż z nami. 4 października rozpoczyna się Światowy Tydzień Zwierząt. Jakoś Państwo będziecie to obchodzić szczególnie? Jakieś akcje będą? Młodzież zaprosicie? Najlepiej z karmą, z prezentem? Znaczy myślę, że będziemy planować jakiś dzień otwarty albo psiechackę w najbliższym czasie, chociaż jeszcze terminu nie mamy stricte ustalonego, ale generalnie zawsze zapraszamy, zachęcamy też do kontaktu szkoły właśnie. Możemy oprowadzić szkołę, pokazać schronisko, opowiedzieć coś. A psiechacka co to jest takiego? A psiechacka to jest taka impreza polegająca na tym, że każdy, kto się zgłosi, może wyprowadzić naszego pieska. Oczywiście zwierzęta są typowane, żeby po prostu nie były to zwierzęta jakieś bardzo wystraszone, ale te, które są w miarę otwarte, przyjazne, wtedy można się zapisać, wyjść z takim pieskiem, czy to gdzieś tutaj obok schroniska, czy gdzieś dalej, różnie to organizujemy. Ale... Nie zdarza się tak, że piesek sam wraca, bo właściciela gdzieś tam pogryzł, zdenerwował się. Nie, bo wybieramy pieski takie raczej spokojne, przyjazne, ale też nadzorujemy całą sprawę, czyli wtedy wiadomo, spora część osób i od nas, i pracowników, i wolontariuszy pomaga tak, żeby po prostu było bezpiecznie i w razie jakichś problemów interweniuje. Co dobrego wydarzy się jeszcze w tym roku dla Państwa stowarzyszenia? Planujecie coś, jakieś plany są? Znaczy tak, generalnie cały czas działalność statutowa, przede wszystkim skupiamy się na schronisku dla zwierząt zawsze, to jest nasz priorytet. Ale tylko na swoim, tu w Częstochowie, bo wiem, że czasami dzielicie się tą karmą, prawda? Gdzieś tak, tam czasami tak. Dalej, tak. Czasami dzieliliśmy się rzeczywiście karmą z innymi schroniskami, jeżeli mieliśmy jej w nadmiarze, natomiast tak jak mówiłam, ostatnio mamy problemy generalnie z karmą. Czyli sami mamy te problemy, także na tą chwilę nie mamy niestety czym się podzielić. Jeżeli będzie taka nadwyżka, to na pewno pomyślimy o innych miejscach. Na pewno szykujemy się też na Aleję Gwiazdkową, na którą bardzo serdecznie zapraszamy. To jest taki moment, kiedy w alejach są wszystkie, powiedzmy, stoiska wszystkich osób gdzieś tam zainteresowanych z regionów, firm i nas również można tam spotkać, nasz namiot i będziemy mieć pewnie fajne gadżety schroniskowe, kalendarz planujemy również, tak jak co roku wydać, więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany, żeby nas wspomóc i na przykład przy okazji sobie zabrać jakiś gadżet czy kalendarz do domu, to też bardzo serdecznie zapraszamy, możemy też może jakaś fotografia wzruszy potem młodego człowieka. Chciałabym Pani zapytać, czy ta bezdomność zwierzaków i kotów i piesków zaczyna się w przedszkolach, że tu już zaczyna się ta edukacja, bo wiadomo, że czym skorupka za młodu nasiąknie. Powinno tak być. Apelujemy o to, żeby w szkołach jednak o tym pamiętać, no ale nie zawsze jest też czas, przestrzeń. A jesteście zapraszani na przykład jako fachowcy, żeby poopowiadać? Jesteśmy zapraszani i też w tym miejscu też wspomnę, że jakby jakaś szkoła tutaj miała życzenie, to tak jak mówię, zapraszamy do schroniska, trzeba się tylko wcześniej umówić, ja wtedy oprowadzę, opowiem o schronisku, pokażę zwierzęta, ale również mogę przyjechać do szkoły, opowiedzieć coś więcej właśnie o ochronie zwierząt i wtedy, jeżeli ta edukacja jest prowadzona od podstaw, od najmłodszych lat, to wtedy rzeczywiście liczymy na to, że w przyszłości będą te zwierzęta lepiej traktowane, nie jako przedmioty, a jako bardziej podmioty, czyli członkowie rodziny i istoty, które czują i po prostu potrzebują miłości. Bo każdy zwierzak ma swoją nazwę, tak? Imię swoje. No tak, oczywiście. I Pani pamięta te 150 imion? Gdybym tak podpytał, tak z ciekawości. Staram się, tak. Więc mniej więcej tak. No wiadomo, czasem może się zdarzyć, że się zapomni, ale generalnie tak jest, że się pamięta, bo ja mam dobrą pamięć akurat do pyszczków, może do twarzy mniej, ale jeżeli chodzi o nasze pyszczki schroniskowe, to raczej nie jest to dla mnie problem. Pyszczki bardziej siwe są, czy bardziej młode? Jak bardziej siwe, niestety, ponieważ 8, 7, 10 lat? Tak, albo kilkanaście nawet. Albo kilkanaście. Czasami nie jesteśmy w stanie do końca określić, znaczy nigdy nie określamy do końca wieku, bo nie jesteśmy pewni, tylko tak orientacyjnie, no ale wiadomo, że po stanie ogólnym i stanie uzębienia coś tam możemy stwierdzić. Niestety starsze zwierzęta są częściej schorowane, już po prostu gdzieś zdarza się niestety, że ktoś tam się znudzi na przykład, no i wiadomo, jak jest mały szczeniaczek, kociaczek, przytulanki, pluszaczki, to się trzyma, a później niestety czasami się zdarzają porzucenia takich starszych zwierząt, albo ponieważ zaczyna chorować, więc niestety schronisko tutaj jest przede wszystkim miejscem dla starszych zwierząt, które też mają trudniej z adopcją. Na zakończenie chciałbym Pani zapytać, czy marzy się Pani taka świątynia, żeby te wybiegi dla piesków były duże, żeby to schronisko miało załóżmy 1000 hektarów, żeby były podzielone na takie ogromne boksy, żeby te pieski sobie biegały luzem. Jak to wygląda z tymi marzeniami? No wiadomo, że marzyłoby mi się takie bardzo duże właśnie przestrzennie schronisko i w Stanach Zjednoczonych na przykład tak jest. Żeby każdy zwierzak też miał komfort do życia, taki odpowiedni dla siebie, bo może niekoniecznie każdy piesek potrzebuje bardzo dużego wybiegu, ale są takie, które rzeczywiście potrzebują się wybiegać, mają bardzo dużo tej energii i no, po prostu jest im czasami trochę za ciasno w warunkach schroniskowych mimo naszych starań, ale też chciałabym, żeby każdy piesek miał taką możliwość, żeby sobie wejść do środka, do budynku ocieplonego, żeby miał wybór. Tak jak i moje zwierzęta prywatne, które mam, żeby mogły sobie wejść do domu, do środka, położyć się na kanapie, ale wyjść na podwórko, pobiegać, tak by było optymalnie. A prywatny sekretarz zarządu oddziału w Częstochowie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, to ile ma tych zwierzaczków w domu? 5 na razie. 5 na razie. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani Dominika Luboń była gościem dzisiaj w sieci. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo za zaproszenie.